Przykro by było, gdybyśmy mieli odejść od Pana i nie skorzystać z tego, że On jest żywy i prawdziwy. Jego Słowo zawsze żyje. Owce nie mogą odchodzić od stołu Pańskiego nienakarmione. Byłoby to karygodne postępowanie wobec naszego Zbawiciela. Chcemy przybliżyć się do Niego i chciałbym, abyśmy teraz rozważyli w sercach naszych nasze ludzkie doświadczenie i myśleli o Nim i starali się rzeczywiście zastanowić, dlaczego tu jesteśmy. Co musimy wziąć, żeby nie zginąć? Co musi się stać z nami, żebyśmy nie stracili tego, co zostało osiągnięte dla nas w Chrystusie? Musimy być ludźmi, którzy nie noszą głowy na szyi tylko po to, żeby ona tam była, ale po to, żeby ją używać, rozważając i myśleć, myśląc nad tym, co dociera do nas. Pierwsza Mojżeszowa, stworzenie nieba i ziemi. Bóg wszystko czyni w sposób bardzo dobry. Możemy oglądać Boże dzieło i dzisiaj. Bóg to uczynił jedno po drugim, aż doszedł do momentu, kiedy stworzył człowieka, Adama i Ewę z jego żebra. I wtedy Bóg dał człowiekowi piękne prawo. Bądź w tym miejscu. Nazwij te wszystkie zwierzęta, które ja stworzyłem. Przechadzaj się po tym ogrodzie. Raduj swoje serce i oczy. A jeszcze co najważniejsze, ja będę tu do Ciebie przychodził i z Tobą przebywał. Będę miał z Tobą społeczność. Będziesz mógł się cieszyć ze mną wzajemnie, że jesteś, że zaistniałeś, że możesz myśleć, mówić. I Bóg przychodził do człowieka nie raz, nie dwa i nie trzy. Społeczność trwała. Człowiek patrzył na Boże dzieło. Patrzył na piękną, czystą wodę, niczym nieskażoną. Patrzył na zwierzęta, które razem leżały obok siebie. Owca z wilkiem. Lew z jagnięciem. Wąż nie kąsał. Wszystko miało piękną harmonię. I człowiek to widział. Człowiek brał w tym udział. I człowiek usłyszał o dwóch drzewach w środku ogrodu, o drzewie życia i drzewie poznania dobra i zła. I Bóg powiedział mu, tylko z jednego drzewa nie wolno ci spożywać, z drzewa poznania dobra i zła. Tylko z jednego drzewa nie wolno ci spożywać, zobaczcie. Człowiek mógł spożywać z drzewa żywota i żyć. Ale człowiek żył przecież. Chodził po ogrodzie, cieszył się społecznością z Bogiem. Życie miał. Nie był tak bardzo zainteresowany drzewem życia, bo życie posiadał, chodził, cieszył się nim. Ale drugie drzewo, poznania dobra i zła. Coś, czego nie mógł sięgnąć. Coś, o czym Bóg powiedział, że jeżeli będzie spożywał z tego drzewa, na pewno umrzesz. Dziwne drzewo, do którego nie mogę przyjść i z którego nie mogę spożywać. I przyszedł kusiciel. Ten, który chciał być jako Bóg, zasiadać obok Boga, z Najwyższym zająć jedną pozycję, którego sercu zaistniało zło, którego sercu zaistniała upadłość z powodu zła, ponieważ chociaż był aniołem i to wysoko postawionym, nie był w stanie unieść ciężaru zła. Przyszedł do tego człowieka, który chodził w społeczności z Bogiem, który oglądał tak cudowne Boże dzieła. Myślcie o tym, bo to jest dla nas bardzo ważne. I powiedział mu, słuchaj człowieku,
Twój Bóg jest kłamcą. Nie mówi Ci prawdy. On po prostu nie chce, żebyś był tak jak On i dlatego nie pozwala Ci zerwać z drzewa poznania dobra i zła. Wejdźcie w tą sytuację i zobaczcie ją. Człowiek widzący harmonię Bożego stworzenia. Człowiek, który ma społeczność z Bogiem, bo Bóg do niego przychodzi, przebywa z nim, doznaje samo dobro, szczęście. Jego oczy widzą piękno. Bóg dał świadectwo, jaki jest, że jest prawdziwy, że kocha człowieka, że jest mu bliski, że chce mieć z nim społeczność. I mimo wszystko, że człowiek to wszystko widział i doznawał i brał w tym udział i był stworzony przez tego Boga, przyjął to kłamstwo do swego serca, że Bóg kłamie, że Bóg czegoś mu nie chce dać. I w życiu człowieka zaistniała pożądliwość. Chcę skosztować to, co On mi zabrania. I człowiek to zrobił. Kiedy to zrobił, Słowo Boże, które jest prawdziwe i zawsze wierne, i którym Bóg powiedział, kiedy spożyję z tego drzewa, na pewno umrzesz, zaczęło dotykać człowieka. To, co dzisiaj do Was chcę powiedzieć, to jest wstęp do tego, co będę chciał powiedzieć z łaski Pana jutro. Dlatego pewnych rzeczy nie będę rozwijał ani poruszał się w nich bardziej. Ale chcę, żebyście mieli taki Boży sygnał, jak można usłuchać diabła, mimo wszystko, że człowiek widzi całą harmonię Bożego stworzenia i ma społeczność z Bogiem. Kiedy przyniesiemy to do dzisiejszego doświadczenia, chociaż mamy tyle doświadczeń z Chrystusem, chociaż tyle nam pokazał, jak nas kocha i poszedł na krzyż, jak łatwo nam przychodzić uwierzyć diabłu. Kiedy On dał żywe świadectwo swojej miłości do mnie i do Ciebie, człowiek wątpi w tego Chrystusa dzisiaj. Czy On jest taki sam? Czy On mnie tak samo kocha? Czy On naprawdę chce zachować tą społeczność ze mną? Porównaj te dwa doświadczenia i zobaczysz. Tamtego człowieka w raju, który tyle doznał od tego Boga i nas, chrześcijan, którzy tak wiele doznaliśmy od Chrystusa. I ta lekcja niech nam posłuży, abyśmy nauczyli się dobrze wybierać. Nie źle. I żebyśmy nauczyli się wygrać tą bitwę. Wystarczy ta lekcja w raju, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy nie ufają Chrystusowi, ale byśmy Mu ufali całkowicie, z całego serca, wierząc każdemu Jego słowu, które do nas wyrzekł. Bo ono jest amen i koniec. Tak jak Bóg powiedział tam, spożyjesz, Adamie, z tego drzewa, na pewno umrzesz. Amen. Zobacz, człowiek mógł pójść do drzewa życia, spożyć z tego drzewa i żyć na zawsze. Coś, co mógłby więcej, pożądanie mądrości spowodowało, że człowiek sięgnął po to, co mu Bóg zabronił. Bóg mówi do mnie i do Ciebie, trwaj społeczności ze mną i żyj, obfituj. Po co masz biegać po rzeczach nieprawdziwych, skoro Bóg Ci powiedział słowo swoje i ono jest prawdziwe teraz i na zawsze? Adam i Ewa stali się podobni do diabła. I zobaczcie, że Bóg, kiedy oni spożyli z tego drzewa poznania dobra i zła, powiedział, teraz muszę ich wypędzić z raju, ponieważ oni teraz będą już pożądali owocu drzewa życia. Teraz, kiedy śmierć do nich przyjdzie, oni już będą wiedzieli, co to jest życie wieczne. I będą teraz chcieli zerwać właśnie z tego owocu i żyć na wieczność. Muszę ich wypędzić z raju. Kiedy śmierć zaczęła dotykać serca ludzkiego, wtedy człowiek zapragnął życia. Ale nie mógł przecież wejść do życia wiecznego z takim nastawieniem, z takim sercem. Wtedy żyłby na zawsze ze złym sercem, ze złym umysłem, niedowierzaniem Bogu. I Bóg zamknął dojście do drzewa życia dla człowieka, aby nie spożył z tego owocu i nie żył na wieki w takim stanie. Diabeł zawsze chciał, żeby ludzie byli jak on, by chcieli być jak Bóg. Od strony złej, od strony diabelskiej.
Kiedy przyszedł i kusił naszego Pana Jezusa Chrystusa na pustyni, odpowiedzią naszego Pana było: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Tak powiedział Pan. Na wszystkie rzeczy, którymi diabeł przyszedł do Niego. A diabeł mu powiedział: daję Ci to wszystko, ten cały świat należy do mnie. Daję Ci go, nie musisz umierać na krzyżu, będziesz miał pełny dostęp do tych wszystkich ludzi, którzy należą do mnie. Nie będziesz musiał umierać, krzyż nie musi być na Twojej drodze. Ja Ci to daję bez krzyża. Wydawałoby się, że bardziej miłosierny od Boga. Kiedy kusił apostoła Piotra, a kiedy Jezus mówił o swojej śmierci na krzyżu, przez usta Piotra wyrzekł: po co Ci to, Panie? Nie przyjdzie to na Ciebie. I wtedy Jezus powiedział: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I chciałem, żebyśmy teraz zwrócili uwagę, dlaczego krzyż, dlaczego tak ważne, aby dojść do naszego serca. Dlaczego człowiek, który chce iść z powrotem, musi mieć krzyż? Dlaczego musi umrzeć dla tego wszystkiego, co jest ciemne, co nieprawe?